Dobra, elo, witam. Dobra, witam. Te TikToki. Widziałem tylko kawałek jednego chyba. Nie wiem, jak się... Za mocne są. No to jest jeszcze kurwa jakiś taki lekki, no ale... Ja pierdolę, ale nie wiem, przesada, ogarnijcie się ludzie. No, lecimy dalej. Musimy iść nierówno pod kopułą, naprawdę. Ktokolwiek panowie musi przestać, to jest przesada. What's your name? Hazel. No, what's your full name? Hazel Grace Lancaster? Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Bądźmy poważni. Pasujemy do siebie jak no. No, ostatni. Chorzy psychicznie, naprawdę. Dobra, zgaduj, co to może być? Zostałem na 18 od... aż 8, kurwa, 18, mam 22 lata przecież. Na 22 urodziny od brata. Tak chciałbym, nie? Nie, nikt by nie zgadł, tak. Byście mieli cały dzień, byście nie zgadli. Bo kupiłem mu tą... o, namówiłem mu tą drukarkę 3D i mi wydrukował cosik. Dobra. Po tym? Poznasz? Tak, no. Luki ma taki tył głowy właśnie, no. Konon! To jest wszystko z drukarki 3D. Zajebiste. To był Konon? Kiedyś dużo oglądałem, mój brat też. Więc nie wiem, no, wydrukował pierwszą rzecz, to... taki coś mi wydrukował. Tak, to dobrze zrobione jest. Patrz to! Czekaj, to jest to? Patrz to! Widzisz to? 4 kilometry! To było dzień przed tym, jak zachorowałem. To był pierwszy bieg po przerwie. 4 kilometry! Kurwa, coś to 20 to na luzie pęknie. Jak szybko biega człowiek. No, stamina 10 km na godzinę, widzisz? Dobra, to namalował dzisiaj obraz z Minecrafta. Tak widziałem, ktoś to robił. Ten jest chyba dobry. Bo mi się wydaje, że po prostu podzielę ten obraz na tyle pikseli, ile jest na obrazie normalnym i będę po prostu każdą kratkę osobno malować. No tak to najlepiej pewnie wyjdzie. Namaluję te piksele tutaj po prostu. Dobra, kurwa. Ktoś już tak kiedyś robił, to jest Samsung S22. To jest tak, 1, 2, 3, 4 i kawałek. Jakie ma wymiary Samsung? 16 cm razy, powiem tak, 65 cymków. 70 na 30. No, możliwe. No nie mam linijki żadnej, no. Nie wiem, jak to zrobić, ty. Kurwa, nie, to też nie jest proste. Ty, ja mam prostownicę tu. Czy te, poziomice. Kurwa, mam laserową miarkę, zabrałem z domu. No nie wiem, jak się mierzy. Dobra, jak to. Dobra, kurwa, robię to normalnie. Wyjdzie jak wyjdzie. Dobra, to jest poglądowe, to jest poglądowe. O. Ale gówno. Teraz tak, muszę chyba nałożyć to gówno. To pre coś tam, żeby lepiej kolory chwytały. Dobra, chuj, no mogę coś zapuścić w tle. Jest fajny materiał chyba o... nazywa kontrowersyjny świat rosyjskiego pato streamingu. Codziennie się oglądało Rafonix. Na chuj ja to malowałem, jak teraz tego już nie będzie widać. Ja tym białym pomaluję. Dobra, jebać to, będę na oko. Jeden z pierwszych i najpopularniejszych trash streamerów to VJ Link. Jego streamy nie cieszyły się zbyt wielką popularnością, a było tak do momentu, w którym razem z kolegami postanowił zrobić drunk streama. Jak to często przy alkoholu bywa, wywiązała się z tego dosyć brutalna, jednostronna bójka między właśnie VJ Linkiem oraz Chipem, której efektem był złamany ząb VJ Linka.
Kurwa. No w Polsce już nawet takich rzeczy nie było nigdy chyba na streamach. Ta sytuacja uświadomiła mu, że przypadkowo odkrył magiczny przepis na sukces. Gdzie to streamował? Przez kolejne lata jego życie było nadawane niemalże 24 godziny na dobę. W międzyczasie nawet streamował operację powiększania swojego penisa, która... To ty pierdoli, że takie rzeczy były streamowane! ...dalej dostępna jest na YouTube, ponieważ ten nie usuwa zapisów operacji medycznych. Na żywo oglądało to kilkaset tysięcy ludzi. Zamieniło się w utworzenie nowej grupy na YouTube o nazwie Top Hata, której... To chyba widziałem, tego grubego kojarzę. ...oczywiście VJ. VJ rozpoczął kolekcjonowanie swojego moczu w butelkach po wodzie, a za donaty rozlewał to innym osobom, które zerowały szota ze szczochów. Ja pierdolę, nie wiem. To jest jakiś totalny inny poziom kontentu już. My jak teraz tylko zbieramy butle, ale nikt na takie coś chyba nie wpadł. Chyba też było w Rosji, nie? Że chłop zamknął babkę na balkonie i ona umarła z wyziębienia się. Andrzej Siadilo był pomysłodawcą kanału, Mops natomiast był ofiarą dobicia. I to dosłownie. Pomysłem na streamy było bicie Mopsa w zamian za donaty. Nie wiem. Nie, to jednak zacofani jesteśmy w Polsce. Ale profeska, no pa, rękawice, kask. W zamian za $800 Mops zakładał na głowę rondel, a Andrzej strzelał do niego z pistoletu na gumowe kule. Soset TV lub bardziej po polsku Sąsiad TV to kolejna zbieranina młodocianych meneli w jednym domu, którzy jak małpy w zoo wykonywali polecenia ludzi po drugiej stronie streama. Cała posiadłość jest wyposażona w dziesiątki kamer, które 24/7 relacjonują przebieg alkoholowych podbojów. Oczywiście bójki, alkohol, masturbowanie się na kamerze i podbojowe to chleb powszedni tego zbiegowiska. Ale jak wszystko mają na tej melinie, nie? To ma być melina? Oni kurwa melinę kiedyś widzieli? Melstroj to obrzydliwie bogaty trash streamer, który swoją popularność zdobył zapraszając czasem nieletnie, świeżo poznane na chat roulette dziewczyny na swoje wybujałe imprezy. Jego content opierał się do nakłaniania tych dziewczyn do zarabiania swoim wyglądem, między innymi namawiając je, żeby te rozbierały się u niego na streamach. Dodatkowo był w stanie wynająć prywatną ochronę, która wypraszała niechcianych delikwentów na skinienie ręki. I to nie jest ten, co zamknął tą laskę na balkonie? W 2017 roku został oskarżony o nakłanianie młodych dziewczyn do rozbierania się przed kamerą, ale sprawę umorzono. W 2020 roku Melstroj sam wbił sobie gwóźdź do trumny. Na jednym ze streamów dopuścił się brutalnego wręcz pobicia jednej z modelek, Aleny Jefremowej. Łapiąc ją za głowę, uderzył jej twarzą o stół, rozbijając jej usta, nos i aparat na zębach, a to wszystko dlatego, bo ta zapytała, czy zdejmie koszulkę, by pochwalić się swoim brakiem mięśni. Pierdolę. Za to, co się wydarzyło, Melstroj został skazany na 2 lata, co w końcu zamieniło się w 6 miesięcy prac społecznych, a Jefremowa żądała od niego 10 milionów rubli odszkodowania, czyli jakieś 500 000 zł. Ten powiedział, że gdyby ceniła się na 40 milionów, to by może i zapłacił, ale 10 to całkowicie żenująca cena, tak samo jak żenująca jest sprawa, za którą został skazany. Ostatnie miejsce na liście najbardziej zdeprawowanych trash streamerów zajmuje zdecydowanie Stas Riffey. Nadużywanie alkoholu, upokarzanie gości na streamach, bicie swojej ciężarnej dziewczyny, czy wykorzystywanie na niej gazu pieprzowego to tylko kilka przykładów. A to jest ten! Przed nami. Tak? Ta chujie odwalę, ta chujie! Ta dziewczynę zabił. Bic poprosił, by Valentina wyszła rozebrana na balkon. Stas więc dopilnował, by zadanie z donata zostało wykonane i zmusił ją, aby wyszła w samej bieliźnie na zewnątrz, gdzie panowały minusowe temperatury. Pamiętajcie, że w zimę w Rosji temperatura na dworze sięga nawet 40 stopni na minusie. Przed wyrzuceniem dziewczyny na balkon, ten oblał ją wodą. Minęły ponad 2 godziny, kiedy już zdecydował się wpuścić ją z powrotem do mieszkania, co jakiś czas naśmiewając się z walącej w okno i błagającej o wpuszczenie partnerki.
Nie spodziewał się tego, że będzie musiał ją wnieść, gdyż dziewczyna nie miała już wyczuwalnego pulsu i była cała sina. No, 2 godziny sobie, nie wiem, wodę oblot. Вот. Так ебаны, ну. Бля, а как мне вызвать скорую помощь, пиздец, блядь, ребята, блядь. Я вам отвечаю, мне кажется, у нее нет даже сердцебиения, Валь. Валь, ты живая, заяц мой. Ну ты чего? Słonko moje, no. Stas położył partnerkę na podłodze, wrócił przed komputer i komentował sytuację przed dziesiątkami tysięcy widzów, którzy widzieli całość od początku i dobrze wiedzieli, że hipotermia pozbawiła życia kobiety. Ja nie mogę pozwonić, u mnie telefon rozbity, pizdiec. Jak mnie pozwonić, blej? Siedzi kurwa z szatem gada. Się łudził i próbował ocucić kobietę, wymierzając jej mocne policzki i potrząsając nią. Debil. Widzowie widzieli również niemal 2-godzinną akcję ratunkową, od momentu kiedy Stanisław Reszotnikow, bo tak naprawdę nazywa się youtuber, wezwał karetkę i kiedy przyjechali ratownicy wraz z policją. Niestety było już za późno. Mertwy. Mertwy, koniecznie. Walentina była w ciąży. Stas odebrał 2 życia w chwilę, skuszone wizją 1000 marnych dolarów. Jak również okazało się po autopsji, na ciele Walentiny odnaleziono wiele siniaków i zadrapań, co wskazywać mogło na to, że przed wyrzuceniem na mróz została ona jeszcze dotkliwie pobita, pewnie dlatego, żeby się nie stawiała. Ja ci dożywałem, ci dostał takie coś. Uznany winnym morderstwa, co nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, Rifley został skazany na 6 lat pozbawienia wolności, które obecnie odsiaduje. Kurwa, co? Się mówiąc... Czekaj, co? Znęcanie się laską przez ileś kurwa lat, morderstwo ciężarnej kobiety z premedytacją, 6 lat? A to tylko dla marnych 1000 dolarów. Dzięki za materiał, daję łapkę. A co masz innego komentować? No chyba kurwa trzeba czekać na chwilę konopa, no za chuj gadać o tym, jak chyba nic nowego nie ma, nie? Dałem ci mówić, że pedofilia jest zła? Łapka zula pedofilii. Uj, no czekamy co powie konop, no. I to będzie dobry kolor? No w sumie ty, prawie idealny. Dobra, to nie będzie pikselowa wersja obrazu, będzie kurwa normalny obraz. Wzorowany na tym pikselowym. No, gitara. Ten z Halloween. A nie wiem. Którego jest Halloween? Jeszcze raz? 31, tak? No? Nie wiem, może coś się zrobi, tylko nie wiem co. Zobaczcie się efekt końcowy. Chciałem do niebieski tutaj. Kurwa, czemu to jak gówno wygląda, no? To wygląda jak jakieś losowe po prostu kreski robi wszędzie. Nie, da się to naprawić, tylko. Dobra, czekaj, tu zostawię na białe. Pojawiłem. Lepiej to wygląda trochę teraz. Powoli to wygląda, dobrze. Masz teren po prostu. A chwila przerwy, czekajcie, muszę wziąć tabletki chyba. Będziesz... A mimo tego, iż nie lubię dotykać małych dzieci, bo potem są problemy z prokuratorem. To jest jedyny problem, nie? Z dotykaniem małych dzieci. Że jest problem potem z prokuratorem. Się. Ale jakby teraz ty jeszcze nie jest ścigany, nie ma żadnych zarzutów, nie? Jakby teraz uciekł do jakiegoś kraju, gdzie nie ma ekstradycji, na przykład nie wiem, na Białoruś, mu chuja mogą zrobić, czy nie? Z Dubaju ściągają od niedawno, bo ten chłop co rozjebał się na tej autostradzie też uciekł do Dubaju i go ściągnęli. No nic to prucie, jak tam kurwa nie jeden ma dużo więcej na sumieniu niż się może wydawać, a mnie akurat małolatki lubiły, lubią, ale już za późno, bo ja lubię tylko jedną, kocham i żadnej innej nie chcę. Właśnie, teraz jestem stara dupa, 18 lat ma. To masz listę, że nic chyba nie jest. No nic tu próbno. Dopiero, że wielki medik gra na narodowym. To jest przerabiane komputerowo. No, ale hajkiki musi nie wysadzić z takim zasięgiem. Dobra, kurwa, trzeba to skończyć, no. Jednak pasa to po prostu wyjebać do kosza. Ale nie ma co się poddawać, tak? Uratujemy to jeszcze. Dobra, kurwa, rysuję Creepera, no może on uratuje. Jak dobrze Creeper wyjdzie, to da się to może uratować jeszcze. A jak nie, to wypierdam to do kosza całe. Dokładnie. Dobra, dobrze jest. Trochę srakowaty ten zielony. Co tam się stało? Dobra, nie wiem, kurwa, to jest... Ty no! Dlaczego zamieniłeś piękną karocę i konia w Creeper? Bobra? Co to za przystojnie? Oczy mu nasują, będzie lepiej. Dobra, czarny. Pierdolę. No w streamę, pójdę do sklepu, na sklepie streama, kupię linijkę. I zdrowy będzie dzisiaj w nocy normalnie, bo to chuj jest.
baby, what else is new? And my blade. Dobra, kurwa, nie wiem. To jest nie tak z nim od razu. Dobra, dobrze to wygląda? Dobra, nie wyszło, no, nie wyszło. Nie wiem, czy widzicie, ale to nie tak ma wyglądać. Dobra, albo, no, dokończę klipera chociaż. No, za całego obrazu nie ma chuja. No, czekaj, bo tu muszę to teraz uzupełnić. Ty, no. Dobra, nie, no, przesady. A, koniec, kurwa, to jest przesada. Nie, no dobra, koniec, kurwa, to... Jebać ten obraz. Wygląda jak gówno totalne. Jak będę robił teraz na poważnie, no to nie było na poważnie, no nie oszukujmy się. Jak się do tego zabrać? Jak podzielić płótno na równe kwadraciki? Linijka? Nie ma jakiegoś innego sposobu? Linijką? No, jak ona to robi? No, faktycznie, kurwa, linijka i ołówek. No i dobrze to wygląda, kurwa, u nich. Kurwa, no jakoś tak prosto to wygląda, no. Akrylami robi, a widzisz, dlatego. U niej łatwiej pewnie. Dobra, tak to będzie wyglądać, nie, jak zrobię. No poważnie, bo dzisiaj to, uj, no specjalnie to zjebałem, nie. Wiesz, są mnie looking fanfiki? Nie ma chuja, że są, nie ma czegoś takiego. Ten TikTok to już jest przesada, ale jakby był jakiś fanfik, to już w ogóle ktoś się musi leczyć. No kto to kurwa robi? Luki stały i smudziutki. Obudziłem się, a raczej ktoś mnie obudził. Tym kimś był Patryk, mój współlokator. Dziwiłem się, bo rzadko mnie budził, szczególnie na samym początku tygodnia, jeszcze tak wcześnie. Ej młody, wstawaj, bo spóźnimy. Bo się spóźnimy, znowu, powiedział Patryk, lekko potrząsając moje ramię, abym się obudził. Co? Na co się spóźnimy? Zaspany spytałem leniwie, otwierając oczy. Kurwa, no trening. Odpowiedział, kichałem się cicho. A no dobra, już wstaję, powiedziałem. Luki wyszedł chwilę po tym, wstałem. Zacząłem szukać moich okularów, stwierdziłem, że poszukam ich, jak się ubiorę. Bo nie miałem zbyt dużo czasu, więc zacząłem szukać jakichś przyzwoitych ubrań. Mniej więcej widziałem cokolwiek w pomieszczeniu bez okularów, więc miałem problemu rozróżnić niektórych rzeczy. Po ubraniu się zacząłem szukać okularów. Przewróciłem cały pokój do góry nogami i dalej nie mogłem ich znaleźć. Nawet do pokoju przed Luki. To co, jadymy? Pytał chłopak. Brzmi kurwa, no, legitnie brzmi. Nie mogę znaleźć małych okularów. Powiedziałem i potrapałem się po karku, rozglądając się po podłodze. Tak? A gdzie ostatnio je zostawiłeś? Zapytał, podchodząc do mnie. No na biurko je położyłem, jak szedłem spać. Odpowiedziałem mu i spojrzałem na niego. Luki tylko się uśmiechnął. Nie wiem, kurwa, to jak to będzie jakieś tam dymanie, to... Luki tylko się uśmiechnął i wyjął moje okulary z swojej kieszeni i założył mi je na nos. To co, jedziemy? Pytał, szczerząc się. Ja tylko, patrząc na niego, lekko zaskoczony, pokiwałem głową, no tak. Wyszliśmy z domu i ruszyliśmy w stronę samochodu Patryka. Zatrzymałem się przy aucie, aby poczekać na Maxa. Kurwa, to w trójkę jedziemy. Trójkąt będzie chyba. Wyjąłem telefon i zacząłem przeglądać Instagrama, nie mając nic innego do roboty. Ej młody, zaczął Luki. Co? Odpowiedziałem, dalej patrząc w telefon. Orientuj się. Dokończył i rzucił we mnie śnieżkę. Trafił w klatkę piersiową. Ty kurwo! Zaśmiałem się. Schowałem telefon do kieszeni i też wypiłem śnieżkę. Wziąłem zamach i trafiłem mu w głowę. Och, o sorry, nie chciałem trafić cię w głowę, haha. Zacząłem się śmiać. Luki nic nie powiedział, tylko patrzył się na mnie morderczym spojrzeniem typu, zaraz ci zajebie. Podszedłem do niego i zacząłem otrzypywać jego głowę oraz kaptur ze śniegu. Biały puch miał nawet na okularach, których również roztrzepałem. Jedziemy? Aby to było jedyne trzepanie w tym fanfiku. Zaczął Patryk i spojrzał mi w oczy. Ta, a Drakul nie jedzie? Spytałem również spoglądając jego czekoladowe tęczówki. Pytałem go i mówił, że nie chce, że mu się nie chce, a poza tym będzie grał na pewno w ligę. Jak zwykle w sumie cały dzień, zasiał się chłopak. To jedziemy. Uśmiechnąłem się do niego. Oj, niedobrze, sami w aucie. Nie podoba mi się to. Wsiadłem do auta na miejsce pasażera, a Luki na miejsce kierowcy i ruszyliśmy na trening. Droga miała całkiem spokojnie, a ciszę zastępowała muzyka lecąca z radia samochodu. W tym momencie urwał mi się film, zasnąłem. Dobra. Off Luki. Prowadziłem auto, spokojnie auto. Podjeżdżając do świateł, oczywiście zapaliło się czerwone. Czeknąłem w myślach i zatrzymałem się przed trzema autami. Ukradkiem spojrzałem na młodego, miał dziwnie schyloną głowę, jakby spał. Wychyliłem się, żeby sprawdzić, co się dzieje i okazało się, że chłopak rzeczywiście zasnął. Uśmiechnąłem się sam do siebie, słodko wygląda jak śpi, co? Ale nie, o czym ty myślisz, Luki? Przecież masz dziewczynę. Ja pierdolę. Odsunąłem się dźwiękiem klaksonu z auta za mną. Omok ruszyłem z miejsca, ale w miarę szybko, jak na mnie, się uspokoiłem. Dojechaliśmy na miejsce, nie miałem serca wyjść Michała, ale musiałem. Ej młody, pójdź się, pochypałem go po ramieniu. Trzy kropki. No Michał, wstawaj, już jesteśmy na miejscu. Mocniej potrząsnąłem jego ramieniem i się wybudzał. Co mnie budzisz? Wywrotał ledwo słyszalny. Otwierałem jego pas i lekko się zrygnął, na co ja się cicho zaśmiałem. Jesteśmy już u Huberta, wysiadaj, powiedziałem do niego. Tak szybko? Spytał? Tak, zaśmiałem się. Już idę, rzekł Michał. No, zaraz jest koniec, kurwa, nic się nie stanie, spokojnie. Wzięliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wysiadliśmy z samochodu. Zakluczyłem auto i ruszyliśmy w stronę sali treningowej, gdzie czekał już przy wejściu na nas Hubert, nasz trener. No zresztą chłopaki znowu spóźnieni, co? Powiedział Hubert. Siema, przybiłem z nim pionę,
na co młody, no co, młody miał streama całą noc, no to się spóźniliśmy. A jeszcze spał w samochodzie, dokończyłem. Ta, wszystko ode mnie zganiasz, a sam nie jesteś lepszy. Blondyn cicho się zaśmiał. To może odpuścimy sobie dzisiejszy trening. Widzę, Michał nie w sosie, a gorzej jak zasłabnie podczas gimnastyki. Zapewne nic nie jedliście, jak się nie mylę, stwierdził trener. No w sumie tak, powiedziałem. Jedziecie do domu, jedziecie coś i niech Michał się porządnie wyśpi. Ty zresztą też. Wręcz nakazał Hubert. Więc pożegnaliśmy się, fajny trening. Pożegnaliśmy się z nim i wyszliśmy z sali, wsiedliśmy na auta i ruszyłem w stronę takiej dobrej restauracji. Stąd nie droga do domu, rzekł cicho chłopak siedząc przede mną. Patrząc, kurwa. Sorry, już łeb nie boli. Tak, chłopak obok mnie, patrząc przed siebie. Idziemy na śniadanie, porządne śniadanie, powiedziałem. Mhm, wymamrotał. I do końca drogi nic nie powiedział, tylko patrzył za szybę. Ja tylko w spokoju prowadziłem auto. Pof młody. Widziałem jakoś przybity, ale nie wiedziałem czym. Jedyne co mnie zastanawiało, to uczucie do tego jednego chłopaka. Tak, chłopaka, bruneta o brązowych jak czekolada oczach, zaroście, okularach, dobrej gadce, wiejskiego chłopaka. Jestem w błędnym kole. Siedziałem i patrzyłem się przez szybę. A fierdole. Zagapiałem się co jakiś czas. Nie spostrzegłem, że dojechaliśmy na miejsce. Ej, Luki lekko uderzył mnie w udo w celu wybudzenia mnie z transu. No co, na co wzrygłem się? Jesteśmy, dokończył i zgasił auto. Nie ma nic, kurwa, na szczęście. Jak to nasze, kurwa, nie ma następnej części, nie? Wyszliśmy z samochodu i ruszyłem za Patrykiem. Dużo restauracji prawie w centrum Warszawy. Luki zaprowadził nas na piętro knajpy i usiedliśmy przy dwuosobowym stoliku przy oknie z widokiem na Pałac Kultury. Nie no, kurwa, to jest druga część. Jak nie, nie ma 17 części. Jak to, kurwa, 17 części tego gówna? Nie no, to przesada już, no. Ósmym się jebiemy, rozdziale? Ej, zaczął Luki, chcesz obejrzeć jakiś film albo serial? Zapytał. Czemu nie? Odpowiedziałem. Jaki? Spojrzałem na niego. No właśnie, nie, myślałem, że ty zaproponujesz. Co robisz? Spytałem, dalej się uśmiechając. Przytulam się do kotka. Pof, popo, o! To osoby trzecie w tej powieści. Chyba nie ma dymania tutaj. Wróciłem do swojego pokoju z motylkami w brzuchu, po tym jak Luki się mną zaopiekował. A nie wiem. To ma 1200 słów na razie, kurwa, kto to pisze? No jestem ciekaw, kurwa, czy coś się stało, czy nie, no. Wiesz, mogę powiedzieć, że jestem gejem i się w nim zakochałem. Też chciałbym poznać, kurwa, autorkę. To tylko współlokator. Ty, to jest inna część? To jest inna część kompletnie. Opanuj się, cokolwiek to pisze. No tak, to jest ta sama autorka, no. We wtorek mam streama, to przeczytam. Bo to jest krótsze chyba. To zmyślone, czy tak for real było? Zmyśliłam. A ja już uwierzyłam, że młody był mądry. To jest jakiś inny świat. Będzie kontynuacja tamtej książki, tak? Postaram się ją powoli kończyć i zabieram się za tą. Nie wiem, dziwnie się z tym czuję, że takie coś powstaje. Dobra. Widzimy się we wtorek. Gotowanie kurczaka w czekoladzie. I może potem w nocy jeszcze potem odpalę ten... solsy. Więc papa. Idę po linijkę i maluję normalny obraz. Dobra.